17 rozdział listu do Rzymian. Proszę przeczytać. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jednym drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Z gorliwością nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Nadziei radośni, w ucisku cierpliwych, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniosi, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złem nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Taki wiersz, tylko rozdział, to również używa bardzo dużo świat w świetnych różnych publikacjach, w gazetach i w innych rzeczach. Nie da się zwyciężyć złemu, ale złe dobrym zwyciężaj. Wiemy, że oni nieraz różne fragmenty biblijne się powołują, a sami żyją nienawiści, niepokoju i pełni zła. Ale wiecie, do Jakuba mamy napisane, że nie tak to ma być między nami, bracia moi. Oczywiście, że może lżejszą rzeczą jest o tym mówić, te rzeczy napominać. Może trudniej jest każdemu z nas realizować, ale mamy przykład, największy przykład naszego Pana, który w pełni wykonał wolę Ojca, który Boga zadowolił, który wypełnił to, co słyszał, jak napisane, co widział i słyszał u Ojca, to mówi, nic od siebie nie czynię. I my też nie mamy żadnej mocy nic od siebie czynić w sprawach duchowych. To, cośmy słyszeli, cośmy widzieli, to, co mam w Słowie Bożym. Dwa dni temu kartka mówiła, że Bóg bezpośrednio przemawiał do Adama, szukał go i się pytał, gdzie ty jesteś. Drugi raz przemawiał do Kaina i się pytał, gdzie jest brat twój. Trzeci raz przemawiał do Abrahama. Czwarty raz przemawiał do Noego, gdzie uratować chciał tą osobową rodzinę. Później przemawiał przez proroków, a w te ostateczne dni, jak mamy pierwszy rozdział, pierwszy wiersz do Hebrajczyków, przemówił do nas przez Syna swego Zbawiciela naszego, Pana Jezusa. Apostoł Paweł, mimo wielkiego
daru, o którym też między innymi mówi ten rozdział, on zawsze się nakłaniał do niskich. Też dane mu było jako Saulowi imię Paweł, a wykładnia tego, tak po naszemu, to jest mały, przytulny, grzeczny i różne te usposobienie uzyskał duchowe. Jaki był heretyk w ciele, tak ten sam człowiek stał się bardzo gorliwym naśladowcą Pana. Umiał wielkie starania o wszystkie zbory, pojedyncze rodziny, gdy pisze do Filemona i w innych miejscach, zbór, który jest w swoim domu i tak dalej, tylko pozdrów tam, tylko przyjści, ty mamy przyjść na brały, księgi i tak dalej. Wiemy, że na każdym kroku ta harmonia była, która skłaniała się do tego, aby to dzieło Boże było dźwigane według woli Pana, według pism. Tak czytamy w Koryntach, chyba w 15 rozdziale, pierwszego listu, Pan przyszedł według pism, umarł według pism, dokonał dzieła, wszystko zgodnie według pism. I my żyjemy zgodnie według pism. To jest nasza duchowa konstytucja niebios, która nam wskazuje ten kierunek tego biegu pielgrzymstwa ziemskiego. I dlatego Pan mówi, proszę Was, bracia, przez litości, może nie prosi przez swoją osobowość, ale przez litości Boże, abyście stawiali ciała Wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę Waszą. Jaka jest służba nasza? Co do nas zależy, mamy właśnie w samym Słowie Bożym te rzeczy opisane. A apostołowie na początku też wszystkiego nie rozumieli. Gdy Pan ich po dwójce powysyłał, oni przyszli się cieszyli, że nawet duchy nieczyste i szukają, wychodzą, a Pan Jezus im nie gani tego, bo dał im tą moc. Ale przed nimi położył jeszcze większą radość. Mówi, wy się radujcie z tego, że wasze imiona pisane są w księgach wieczności. I tego nikt nie wymarzy. Człowiek jakby praktykował taki czy w inny sposób, oceniać i tak dalej. Te imiona, które są wpisane w księgach wieczności, tego żadna siła i żadna moc nie wymarzy. Tam nie ma do tych ksiąg nic dostępu, że mamy objawienia napisane, że śpiewali, godzien jestem barane, wziąć, otworzyć pieczęci księgi tej, bo on był zabity, ukrzyżowany i zmartwychwstały. Tam są imiona tych, którzy mu uwierzyli. Imiona tych, które z włoskami krwi Syna Bożego zostały wpisane do tej księgi wieczności. Co by to było inaczej, gdyby do tej księgi miał człowiek dostęp, choćby nawet i był wierzący? To by tam może troszkę jeszcze poprzesuwał, poprzekryta, podkreślał. Nie ma. Tam jest owoc mogi cierpień Zbawiciela i to, co Bóg uczynił. Wszystko jest dobre, jak czytamy na początku ksiąg, gdzie Bóg stworzył po kolei wszystkie, cały wszechświat z człowiekiem włącznie i jest parę razy napisane. Obejrzał się Bóg i mówił, że to, co uczynił, jest dobre. I to właśnie w tym tkwimy, w tym jesteśmy, tego, co nam Pan powierzył i dlatego ten apostoł tak serdecznie prosi, aby ta służba i ciała nasze były ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę Waszą. My wiemy, że jeszcze jesteśmy w tym ciele, które jest skazitelne, bo gdyby było nieskazitelne, to by nie ulegało prochowi, a ono musi ulec. Ono nie może oglądać nieskazitelności, ono musi pozostać, ale Pan zadbał o wszystko, o to, że będziemy chwale, będziemy oglądać Ciebie, czyli chwalebni, niebiańskich ciała, podobne Synowi Bożemu. I ta skazitelność, choćby się nawet wierzę i trochę pomazała, to ona musi tu pozostać. Ale mamy w pierwszym liście
Jana, w pierwszym rozdziale, 7-8 wiersz, mówi nam o tym, gdy upadamy, mamy oczyszczanie się przed naszym Panem, kto upadnie, Pan go nie odpycha, Pan go, jest napisane, podnosi. Pan podnosi i dlatego musimy sobie mocno uświadomić, jeżeli Pan podnosi, to my upadniętego nie możemy dobijać, bo to świat tak robi, a bo Pan podnosi. A dopóki w tych ciałach jesteśmy, może się coś jeszcze przydarzyć Tobie, czy ja, czy komuś innemu, ale my mamy w tej służbie świętej, przyjemnej Bogu, w tej rozumnej służbie, jak ten wiersz nam mówi, wyrozumiewać te rzeczy, które są za i przeciw, te, które obowiązują nas według ducha, a nie według ciała. I dlatego każda rzecz musi być tym rozmyślaniem, abyśmy pochopnie nie podjęli takiej czy innej decyzji i może wbrew nawet temu, co mówi Boże Słowo. I to jest ta pokora była upadła i on tak te rzeczy we wszystkich zborach, we wszystkich spotkaniach, które miał, tak delikatnie te rzeczy stawia. Oczywiście, tam nie było potrzeba, to Piotra publicznie też napomniał. Przy wszystkich, jest wyraźnie to napisane. Ale miał już ku temu konkretne dowody i to nie było w jakimś pospiechu, czy w jakimś obudzie, czy w jakimś domniemaniu, czy niezgodnie z Biblią. Było zgodne z Biblią, bo raz się schraniał, a jak drugi przyjdzie, to tam jadał z nimi i tak dalej. Wiemy, o co tu chodzi. Ale Piotr na niego nie pogniewał. W drugim chyba liście swoim pisze, że są rzeczy, na które pilne ku porozumieniu, które nasz miły brat Paweł opisywał swoich listach. I to jest ta harmonia. I to jest ta rzecz, ta rozumna służba. Ta rozumna służba, służba Boża. I drugi wierząc, upóźniałby się nie przypodobać temu światu, ale się przemieni przez to odrobinę umysłu i tak dalej waszego. Abyście go świadczali, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Gdzie ją znajdziemy? Musimy to jeszcze raz stwierdzić, że ją znajdziemy w tej księdze, nie w Biblii, która... I ta wola jest przyjemna, i ta wola jest dobra, i ta wola jest miła w oczach Bożych. I to mamy doświadczać. Na innym miejscu jest napisane również, żeby doświadczajcie same siebie. Oczywiście są wierze, w Koryntach to jest. Chyba, żebyście byli odrzuceni nawet tak, te słowo tam znajdujemy, doświadcza. Doświadcza tam, żeby nie rzucić pochopnie czy jakąś rzecz na brata, na siostrę, czy jeszcze na rodzinę, czy jeszcze na inną okoliczność związaną z wiarą, związaną ze zborem, związaną ze zgromadzeniem. I dlatego tu się upomina, abyśmy doświadczać takie czy inne rzeczy i zdarzenia, bo doskonałości, pełni doskonałości, to będziemy chwalić. Pełni doskonałości, to będziemy razem z Panem. To będzie ta pełnia doskonałości. Chociaż Pan Jezus też miał nie inne przeobrecone ciało, tak jak i my je mamy i mógł je zachować bez grzechu, ale to był Syn Boży. I On też napomina, żeby się od Niego uczyć i Jego życiorys, tak nieładnie określę, jest w czterech Ewangeliach, to życie od Betlejem aż na krzyż Golgoty. Przypodobanie się temu światu może być w różny sposób. W ubiorach i takich, i w innych rzeczach, i tych ostrych, taki czysty, może nagminnej społeczności, tym światem i tak dalej. I to są te rzeczy, które nas nie przyciągają, które nas po maleńku tak jakoby oddalały od tych zasadniczych rzeczy, których tu Paweł
tak mocno twierdzi, aby ty go doświadczać, aby ty wiedział spać, które są darowane od Pana. Nie ma siostry, brata, który by Pan coś, czy któremu by Pan coś nie zlecił. Nie ma nieżywych członków. Członkowie są żywi. Nie ma prożyjących członków. Członkowie są czynni i dlatego my się musimy w tych sprawach nieraz mocno pytać naszego Pana, ile i co, jakie zadanie ma dla mnie, dla Ciebie i dla którego z nas. I z tego się oczywiście wywiązywać. Czy to w pracy duchowej, czy w pracy tej, której służymy i pracujemy, i aby własny chleb jeść, tak jak jest na innym miejscu w Słowie Bożym napisane, że kto nie pracuje, nie chce pracować, niechajże również nie je. Wszystko jest ułożone, uregulowane. My na każdą rzecz, na jaką byśmy nie napotkali w naszym życiu, mamy odpowiedź właśnie w tym Słowie Bożym. Nie musimy się nikogo pytać. To Słowo nam odpowiada na wszystkie czynności, okoliczności i te zdarzenia, jakie nam nurtują, a każdego dnia ich mamy multum, bo wiemy, że świat był przeciwny, jest przeciwny, świat ukrzyżował Pana Jezusa i świat nie będzie przychylny dla Ciebie, dla mnie, to jest rzeczą wiadomą i dlatego my się mamy ten podwójny bój, jak jest napisane, bój wiary. Myśmy dzisiaj czytali z trzeciego rozdziału objawienia, że zachował słowo cierpliwości moje, to ja Cię też zachowam. To są te piękne rzeczy, ale one muszą iść wspólnym mianownikiem. Ty zachowamy i Pan Cię zachowa. Nie może być jakichkolwiek odrębności. Powiadam Wam przez łaskę, że Ci wiec, która mi jest dana, każdemu, co jest między Wami, aby więcej osoby nie rozumiał, jeżeli potrzeba rozumieć, a żeby sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Jak ten wiek można rozumieć? Skromnie. Jako Bóg udzielił miarę wiary. Tak. Jak Bóg udzielił, to będzie ta skromność. Jeżeli to będzie jego wypełnianie, jego woli. A jeżeli nie ma skromności, to znaczy, że wypadliśmy z tej osi, która prowadzi, która nas utrzymuje i która nam wskazuje rzecz. Jeżeli jest coś inaczej, to znaczy, że to już nie pochodzi od udzielenia miary od Boga. To już jest swa wola, czy własna wola, czy jakieś przypodobywanie się w tym świecie, o czym tu w tych wierszach pierwszej rzeczy mieli wspomniane. I tak na pewno rozumiał to ten wierny sługa Boży, widząc te wielkie rzeczy bardzo ostro, ostry wzrok duchowy miał, bardzo miał wypełnioną wewnętrzny duchowy stan tym zdrowością wiary. Jak zobaczył Koryntia, czym to ten wspominał, to bałwochwalstwo, te całe wszystkie czary i te grzeszne stany całego położenia tego pogaństwa, to chciał uciekać, a Pan mówi, nie uciekaj, dostał, bo ja tam mam wielki lud. I dlatego jest tak ważne, że nieraz i ten wielki apostoł miał też, mimo tej wielkiej troski, on nie mógł psychicznie wytrzymać, żeby i nie dowiedział, żeby ta wielka ciemność mogła być zbawiona, a Pan mówi, tak, inaczej, ja tam mam wielki lud. W Starym Przymierzu jeden prorok mówi, Panie, ja tylko sam zostałem. A Pan mówi, nie, jeszcze mam, ile tam tysięcy, nie pamiętam, chcę mówić, tam jeszcze się było 40 tysięcy, no mam owa. 7 tysięcy, proszę? 7 tysięcy. No, 7, nie? 7 tysięcy mężów, którzy nie skłonili kolana swego Baalowi, nie? I człowiekowi się nieraz wydaje tak, i tak się wydawało Pawłowi, ale Pan otrzyma swymi widział. I to są te dowody, które wskazują nam, że łaskawy Pan, ten, który tak kotową ofiarę poniósł na Golgocie, on spogląda z niebios, jest napisane na syny i córki ludzkie.
tak jak on wie, wiedział o Koryntach, tak jak wiedział o tych, którzy nie skłonili kolana Baalowi, tak on wie. Ja wiem, którzy są moi. Jest to w 10 rozdziale Ewangelii Jana. I one za nikim nie idą, za cudzym głosem, nie idą za mną. I to jest dobry pasterz, ten jedyny, największy, nie ma innego pasterza. Jest jeden ten, który swoje życie złożył za nas. I ten nas prześwietla. I ten nas oceni. I ten podsumuje życie doczesne, twoje, moje i każdego z nas. W 14 rozdziale tego listu właśnie. I 10 wiersz. Ale ty przecież potępiasz brata twego, albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystu tobą. 14:10. Pańska to jest już. Pańska to jest ocena i dlatego ta pochopność tego ciała, ona nie ma się zagórować. Ona nawet się zagórować nad twoim czy moim stanem duchowym. I tu musi być ta równowaga, tu musi być to wyczucie. Dokąd? Jak daleko? Może się posunąć o sobie z innych, a jak daleko ogranicza się ocenie twój i mój stan duchowy. To są te rzeczy, które tak mocno leżały apostołowi Pawłowi na sercu. I dlatego zwraca tą uwagę. Gdyby było wszystko ok w tym zborze w Rzymie, który z początku stał bardzo na wysokim poziomie, że tak określimy, duchowym, gdzie do Pału byli żywcem przywiązywani, paleni przez cesarza Nerona i umieli to znieść. Zobaczmy, ile siły było duchowej. Ale też i musiały się tam znajdować rzeczy, na które Pan zwraca uwagę, aby o sobie skromnie rozumieć. Mimo tych poświęceń i tak dalej, mogły jeszcze być jednostki, które w tym zborze słabi stali. I dlatego jest ta uwaga, aby o sobie rozumiał skromnie. Najgorsza rzecz jest, jeżeli człowiek zaczyna o sobie myśleć, czym on to nie jest w otoczeniu, czy może w zborze, czy jest gdzie indziej, to jest katastrofa duchowa. To jest początek stopniowego upadku. Upadku duchowego oczywiście. I dlatego tak jest bardzo ważne, żebyśmy taką czy inną decyzję, czynność, podjęcie takie czy inne sprawy, skromność, mieli to rozstrzygnąć, podejść do tego. Pana Jezusa też rozkazali o najróżniejsze rzeczy. On mówi, ty tak powiadasz do Piłata i do drugiego. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy uważali, że w jednym ciele, jak mówi tu Arcyni wiersz, wiele jest członków, ale wszystkie jedno dzieło mają. Ucho słyszy, oko widzi, rękoma się pracuje, nogami się człowiek przemieszcza. I w duchowym znaczeniu też mamy jeden umiej być, o czym tu jest mowa później, być gościnnym, drugi jest pasterzem, trzeci tego, gdzie na innym wejściu mamy te poszczególne funkcje, że tak to określę, wyliczone. I to trzeba również uszanować, bo to jest też i porządek Boży. Że nie każdemu jest dane jednakowo te takie czy inne czynności, ale zaznacza, co już wspomnieliśmy, nie ma członka próżnującego. Każdy ma od Pana jakieś takie czy inne zadanie. Mają wtedy różne dary, mówi nam 6 wiersz, według łaski, która nam jest dana, jeśli prosto, niech będzie wyrzucony wiary, jeśli posługiwany, niech będzie posługiwany, kto naucza, niech to w nauczaniu,
kto napomina w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony w pilności, kto czyni miłosierdzie, nie czyni to z ochotą. Jeszcze wiele można być innych czynników wymienić i w tym, które są potrzebne w tym duchowym organizmie, dlatego, aby funkcjonował zbór, aby funkcjonowało zgromadzenie, aby funkcjonowało świadectwo w otoczeniu i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie czynniki, za które każdy z nas z osobna odpowiada. To nie jest, że to jest tam tylu brata sprawa czy siostry. To jest nasza sprawa. To jest pańska sprawa. Jednaką ofiarą jesteśmy zbawieni. Jednaką mocą wpisani do wszechwieczności, o czym już wspomniałem. I dlatego te wszystkie rzeczy są wspólne. Tak jak dzisiaj z drugiego rozdziału dzieł apostolskich było czytane, trwali ciągło nauce apostolskie, panie chleba, modlitwa i społeczność. I społeczność. Społeczność nie może być rozerwana. Trochę kwasu zapłaca wszelkie zaczynienie. To już tam Pan o tym mówi. To musi być ta trwanie tej społeczności. Teraz pokażę, bracia i siostra, że moje, twoje posunięcie jest przyczyną rozerwania, czy przyczyną jakichś nieporozumień w tym ciele Chrystusowym. Kto za to odpowiada? Ten, który wznieca. Jest napisane w Starym Testamencie, nie wiem, to szybko odnary, że tym, co wznieca iskry, rozrzuca iskry i tak dalej. I takie rzeczy mamy wyraźnie określone i pokazane i potępione. Pan nas powołał, o czym tutaj jest mówione, ku miłości, ku wspólnemu budowania. Tu nie może być sektów, podsektów, grupków, podgrupków, żeby w tym zborze było pięć grup i każda inaczej interpretowała, inaczej rozumiała i inaczej podchodziła i inaczej jeszcze tą czy inną stronę chciała. Nie, to ma być jedno ciało, a to jest napisane, jedno ciało. A jeżeli się dwóch, trzech zbiera i mają inne zdania i jeszcze inaczej tę sprawę interpretują, czy inaczej ją chcą obrócić, czy jeszcze zrobić niepokój zamiast pokój, a Pan powołał do pokoju, to już jest coś nie tak, jak ta nauka powinna być przez nas realizowana, powinna być tak spostrzegana, jak mówi Słowo Boże, nie mówi nam rozum. Rozum jest nam dany do wykonywania naszych czynności ziemskich, do tego, żebyśmy się wiedzieli, jak się mamy zachować na drodze, jadąc, rozmawiając i tak dalej, te inne wszystkie rzeczy w szkole, czy w zawodzie, czy jeszcze innego. Tu, w sprawach duchowych, kierownikiem naszym jest Duch Święty, który nam jest dany jako zadatek wieczności. Przez którego wołamy Abba, Ojcze, tak chyba jest w 8 rozdziale tego samego listu, jeżeli dobrze pamiętam, napisane. I ta rzecz, nie tylko w czterości, jak mówi nam 8 wiersz, ale w pilności, miłosierdzie i wielką ochotę, którą daje i tak dalej. Wszystkie te poszczególne punkty są tu, które mają być w szczerości. A jeżeli są w szczerości, to znaczy rozmawia dwóch czy trzech braci czy siostry, dołącza się czwarty i mowa zanika. To nie za szczerze. Mowa zanika. Coś było innego. Aha, bo ten czwarty człowiek był w tej paczce, przepraszam na wrażenie, niepotrzebny. Dlatego mowa ucichła. I to nie tak ma być. To nie tak ma być, bracia moi, mili mówi, jak w swoim liście. I dlatego musimy na te rzeczy zwrócić większą uwagę. A masz coś do kogo? Co może cię uczy, jak masz postąpić? I nie mogę. Ja cię nie usuwa po woli drugi. Jak nie usuwa po woli zborowi, jak nie usuwa zborów, niech będzie jak poganie. Przecież na wszystko jest wyjście.
szukać Bożego. Nie według mojego mniemania, albo dwóch czy trzech jakichś tam nagle zaprzyjaźnionych, powiedziałbym to w cudzysłowie. Miłość niech będzie nieobudna, miecie obrzydliwości złe i mając się dobre. Miłość nieobudna. Miłość obudna jest w świecie, to jest zrozumiałe. To Boże mówi do nas, że ma ta miłość być nieobudna. A jeżeli będzie nieobudna, nie będzie żadnych tajemnic, no nie może być, kochani. Czy będzie Bóg rozmawiał, dojdzie następnych dwóch, czy jeszcze czterech, nie może być z nią na temat, bo jest nieobudna. A jeżeli się temat urywa, to znaczy jest obudna. No jak to można inaczej rozumieć? Kiedy może być masło maślane, teraz co on może dlatego mówi, abyśmy w tej miłości nie obudni. I to mieli jako obrzydliwo, trzymając się dobrego. Jako obrzydliwo, jeżeli jest obudna. Pan Jezus w 23 chyba rozdziale Mateusza też używa takich słów w stosunku do tych ekstramentalnych, ekstrakapłanów, obudników. Jest takie jeszcze nawet obiektywnie winni bo z oka trochę, abyś widział bankę i tak dalej. Wiemy o co chodzi. To są te rzeczy, które Słowo Boże nas napomina, abyśmy nie obudni. Braterskiej miłości jedni drugi miłowali. Bo jeżeli to znaczy zaciemniać się i ta światłość Chrystusowa będzie automatycznie przekaz odsuwana, to tego chce twój i mój przeciwnik i Boży przeciwnik, tego streszata. Żeby tylko klina włożyć w środę obozu świętych, bo on jest tym, który jest obudnikiem, zdrajcą. No popatrz, kochana siostro i bracie, dzisiaj myśmy czytali Ewangelii Mateusza. Gdy Judasz pierze ze zgrają, to Pan Jezus mówi, przyjacielu, po coś przyjdzie? To jest zdrajca, który mógł powiedzieć do apostołów, patrzcie, zdrajca idzie na cele tej zgrają. Pan Jezus mówi, przyjacielu, na zdrajcę, na tego, który wydaje dawcę żywota, na tego, który do świata poszedł i ze światem z tą siłą, mocą ziemskiego oręża przyszedł. Pan Jezus mówi do jego przyjacielu. Mówiąc o tym, chciałem jeszcze wspomnieć jedno słowo Pana, który mówi, uczcie się ode mnie. Pan Jezus powiedział przyjacielu. Tak, kochani, na tym polega powołanie, nasze powołanie. Powiedzmy to powołaniu od Pana. To nie, że Cię powołał brat brata, czyli tym powołanie Pańskie. I podlegamy Panu. Wszystkie. A my wzajemnie mamy się zupełnie miłować i dźwigać wspólnie. Harmonijnie, jak to jedna pieśń mówi. Harmonijnie. Dźwigać ten ciężar wiary, tak określili. Bój wiary jest napisany. Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Świat się nie może Bogu podobać. Ale Ty ją masz, my ją mamy. To jest ten wielki dar, ta wielka łaska. Apostołowie piszą wszystkie listy. Łaską zaczynają, łaską zakończają. Wszystko wskazuje na to, że to jest od Pana. Że to jest od Pana. Janowi, gdzie było objawione na wyspie Palmo, te wszystkie rzeczy, to upadł przed tym aniołem. Nieraz to wspominał, mówi, podniósł go i mówi, nie czyń tego, Bogu się kłanię. A nie mnie, ja bym usługa twój i braci twoi. To są dzieci, które mają rozjaśnić, wzmocnić, ugruntować nasze serce na tej drodze. Na tej drodze naszego pielgrzymstwa, bo wiemy, że jesteśmy na tej ścieżce wąskiej. A na wąskiej ścieżce jest trochę droga cielnista. Po takiej drodze szedł twój Pan. My razem wziąwszy tyle cierpień,
nie przeszliśmy i nie przejdziemy w naszym życiu, to przecież sam wypadliście, tu jest miłość. I za kogo umarł? Za sprawiedliwy? Pierw mówi do faryzeuszu, zdrowy lekarza nie potrzebuje. Najniemniej mówi, jak sprawiedliwy nie przyszedł wzywać, tylko grzeszny do pokuty. I takimi byśmy byli, ale takimi już Panu nie mamy być, nie jesteśmy. Bo jesteśmy odłączeni, wyrwani, mimo tego, że jeszcze jesteśmy na tym świecie, jak mówi Pan Kapłański w swojej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością więc drugi uprzedzają. Uprzedzaj. Uczciwością. Jedni drugi uprzedzają. Jak to jest pięknie, jak się spotykają siostry, spotykają się bracia, z daleka jest uśmiech, z daleka widać tą wdzięczność, z daleka widać tą pogodę ducha, tą jasność, tą przejrzystość. Jak to w świecie nawet mówią, że to można spojrzeć w oczach Bożych, jak tak brat i siostra, tak z łaski na uciechę, przepraszam za wyrażenie, no się przybitą, no bo nie wypadałoby się nie przybitać. To nie jest tak, o czym tu mówię. To nie jest ta braterska miłość według ducha i według Pana. Co to jest w przeszkodzie? Pan ci przeszkadza? Siostra, brat ci przeszkadza, czy nie? Nie. Nie posłuszyjmy. To jest to, że ja widzę siebie mądrzejszego, lepiej stojącego, lepiej idącego przed Panem, bo to ja jestem. Nie. Nie. To tak. To nasze ja umarło, znikło, zostało pogrzebane. Jeżeli tak jest, to często bracia mówią, że to jest ten stary Adam, który powinien być pogrzebany. Nie żyję ja, mówi apostoł Paweł w innym miejscu, lecz żyje we mnie Chrystus. No i my to wszystko znamy. Wydawałoby się, kochani, bracia i siostry, po co my o tym mówimy? A drugie pytanie zachodzi, po co to jest tu napisane? Jest jeden taki wiersz, który mówi, co o Boże jest ku nauce, ku napomnieniu, ku upomnieniu i tak dalej, ku wychowaniu, ku wyćwiczeniu, ku wskazaniu, ku temu, abyśmy czasem z naszej jakiejś słabości umieli szybko wyjść na tą prostą drogę. Ta droga prowadząca, wiodąca do chwały, to nie jest autostrada, z której można zjeżdżać takie czy inne miasteczko, to nie jest jakaś rzeka, która ma przyłączyć, czy 20 czy inne, jak Warta Prosna, czy Odra, czy inne. To jest prosta droga, która nie ma żadnych rozgałęzi, która prowadzi z doczesności wprost do wieczności, do domu Ojca, które się jeszcze z 14 rozdziału Ewangelii Jana dzisiaj mieli czytane. To jest ta jedna droga. W tym 14 rozdziale, w 6 wierszu Pan mówi. My to dobrze znamy. I dlatego, jeżeli ona nie ma żadnych przyłączeń, żadnych rozgałęzi, kto mnie upoważnił do tej drogi jakieś dodatki dodane? Te dodatki, te myślenia właśnie powodują to, co diabeł chce, że ta braterska więź i miłość zaczyna słabnąć, zaczyna mdleć i wielu się poprzebijało. Jest też to napisane tam dosyć raz. Materiały ja do Tymoteusza piszę, ale to wszystko są rzeczy, które są pokazane i napisane dla ciebie i dla mnie. Nie, że to słowo jest tylko dla tego, a tam nie, dla nas, dla każdego z nas. I dlatego jest taka, a nie inna wola naszego Pana. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawicznie, jak mówi nam 12 wiersz. W nadziei się weselący. Myślę o tej nadziei. Ostatnią środę dość szeroko mieli rozważania, będąc w Radomiu. I dlatego to nadzieja
ta nadzieja to jest sprawa, którą mieli przodkowie nasi, którzy oczekiwali w nadziei Zbawiciela, oczekiwali tego, który miał przyjść, tego, który miał zbawić, tego, którego Symeon oczekiwał w tej świątyni i mówi: teraz oczy moje widziały zbawienie i teraz sumę swego pokoju możesz przenieść do wieczności. I o tym dobie, która tyle lat służyła w świątyni, oglądając również w tym dzień wejścia do świątyni Syna Bożego, który na ogrodku, wypełniając stary zakon, również także te rzeczy, które obowiązywały, aż przyszedł czas łaski przez tego samego, wypełniony na Golgocie, który do pieśni dzisiaj śpiewaliśmy, że się wypełnił, że się spełnił. To jest dla nas cel życia. I to i w tym, jak mówił Tesaloniczan, 5 rozdział, wciąż się radujcie, bez sobie się módlcie, za wszystko dziękujcie, cały wasz duch, ciało i tak dalej, bez naganej. I te rzeczy są i powinny być naszą własnością. I dlatego apostołowi tak zależało, żeby nie wchodziły w zbór, w zgromadzenia, jakieś inne rzeczy, które by osłabiały to, co... Jeżeli dziecko Boże nie umie się radować, to musi być, kochany, jakaś przyczyna. Jeżeli Pan mówi, wciąż się radujcie, a ja się nie mogę radować, wciąż mam tą makumę, przepraszam za wrażenie, zawrzuconą jakimiś innymi rzeczami, rozmyślam, bo tym mówią to, a tamtym mówią to, a tamta jeszcze mówiła co inne. To o czym my myślimy? To nie tak to ma być. My mamy rozmyślać o tym, że Pan mówi, wciąż się radujcie. Wciąż się radujcie. Wciąż za wszystko dziękuję. A plotkowanie i te wszystkie inne rzeczy, które należą do świata. Świat się tym będzie bawił, świat się z tego cieszył. A jeżeli to wkrada się w zbór, to Pan się z tego smuci. Mocno się smuci. To jest lekceważenie, to jest jakby poniżenie tej dostojności, tej osobowości, tej ofiary. Tak wielkiego Zbawiciela, jakim jest Syn Boży, który dla Ciebie i dla mnie poniósł tyle cierpień. Potrzebuj świętych udzielających gościnności naśladujących. I tu jest też jeszcze coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o te rzeczy, jeżeli gościnności i tak dalej. Żyją już parę tych wiosenek, jeżdżą po różnych rodzinach i tak dalej, to się obserwuje, że i w tej materii też jest zróżnicowany. Niektórzy do ci drzwi otwierają, ani się nie zdążysz obejrzeć, już masz wszystko to, co ci jest potrzebne, przygotowane i tak dalej, a są rodziny takie, które tego tak mocno nie czują. No i chodzi w tej gościnności, to jest z wolą Pana. My mamy ten przykład tej gościnności w Betanii, tam, gdzie Pan lubił przebywać, gdzie była Maria i Marta. I tam widzimy też to zróżnicowanie było. Panie, no powiedz mi, żeby pomogła w poszukiwaniu. No nie dbasz o to, że ja sama się tak męczę. A co Pan Jezus mówi? Maria obrała dobrą cząstkę, która od niej odjęta nie będzie. Wszystko to jest tam ułożone, żeby to miało jako pośrodku, mówią ręce i nogi, żeby te wszystkie rzeczy były wspólne, bo wszystkie rzeczy, jak w tym drugim rozdziale dzieł apostolskich, jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swy. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swy. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie co. Biblii wielu wiernych ludzi nie spotkasz, wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych.
człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawił nam. On był wierny, jak tylko mógł być, i oddał swoje życie dla Bożej armii. Takim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz, dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa.